Witajcie ludzie z powrotem przy pierwszej walce półfinału nowszego turnieju NPC-owego Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Dzisiaj zmierzą się Mighty Guy, który reprezentuje STG Animation for Wave. Zmierzy się z Itachim Uchiha. Ej, Uchiha, głos mi się urwał! Który reprezentuje Andrzeja Moc, czyli same ciekawe postacie w tym turnieju, albo raczej teraz pod koniec, w finale. W półfinale. Wybierzcie jakąś fajną mapę, Także zastanawiam, czy teraz sam nie wybrać. Dobra. Nie. Znowu ta... Dobra. Mieliśmy tą mapę już parę razy, ale cóż. I na początku Mighty Guy używa swojego ultimate'a. Czy znowu będzie spamował tak jak przy Jirai? No nie wiadomo, ale Itachi też ma szansę na wygraną. Może pokażę naszemu przyjacielowi, kto tutaj ma silniejsze jaja, prawda? Guy w końcu przecież ostatnią Madarę wykończył chyba w ten sposób, prawda? Tak samo jak Jirai. Zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie Itachi obrywa jak najbardziej, ale zaczyna kontratakować, zaczyna Mighty Guy'owi napierdzielać i może jeszcze ma szansę na wygraną. Oczywiście każdy ma tutaj szansę na wygraną, to są wszystkie mocne postacie. I wszystko mocni kandydaci, którzy przeszli tak daleko. I teraz biją się o to, kto będzie walczył w finale, a kto będzie walczył o trzecie miejsce. Czyli mamy ogólnie jeszcze cztery walki tego turnieju. A to był ładny unik krukami. No i Itachi wie jak unikać, Itachi wie teraz co zrobić. Wie w jakim znajduje się momencie. Wie jak ważny jest ten turniej dla jego przyszłości, jeżeli chodzi o mistrz tych walk. Jeżeli chce wygrać ten turniej, to musi wygrać tą walkę. Tak samo jeżeli chce przejść na drugie miejsce przynajmniej, to musi wygrać tą walkę. Jeżeli chce trzecie miejsce, to może przegrać tutaj, a wygrać następną walkę. Mając połowę życia, teraz to akurat Guy obrywa bardzo mało. Znaczy, Guy obrywa bardzo dużo, a Itachi prawie w ogóle, więc... To było teraz ładne zablokowanie kombosów Itachiego. Może Guy wróci na swoją pozycję na pierdzielatora roku, którą miał na początku tej walki. Ale by nie używali, albo raczej niech Itachi użyje swojego ultimate'a, ale żeby nie spamowali tym przynajmniej. Że inna postać używa 5 razy tego samego. Tak samo jak to robiły niektóre postacie w poprzednich walkach. To jest już półfinał, tutaj już czegoś takiego nie powinno być. Tu musi być profesjonalnie wszystko, to musi być fajnie. I obserwując to, Itachi to prawda bardziej obrywa, ale oni obydwaj są godnymi przeciwnikami. Obydwaj bardzo ładnie walczą. Nie ma już takiego nędznego walczenia, albo nawet takich nędznych ruchów, że w ogóle nic nie robią, uciekają, stoją w ogóle. Ale Itachi teraz za mało zaczyna, albo raczej nie może za bardzo zaatakować. Nie wie co zrobić. Unika ładnie, ale... Itachi użyje swojego ultimate'a i traf. Tak, dokładnie to chciałem widzieć. Że postacie pokazały przynajmniej w swoich ostatnich... No przynajmniej w takich ostatnich prawdziwych, mocnych walkach. Swoje ultimate'y. I to co potrafią, prawda? No i Itachi prawie wyrównał wszystko i wyrzucił Guy'a do tyłu. Ma jeszcze szansę na wygranie swojej pierwszej rundy. Chyba, że Guy zacznie teraz nawalać. Guy normalnie był tym, który walczył z Kizame. O, to było ładne zablokowanie ultimate'a. A Kakashi był tym, który walczył z Itachim, ale to ta walka może teraz nastąpiła. Okej. Zgodzę się na to. Guy rozwalił Itachiego w pierwszej swojej wygranej rundzie ultimate'em. Może Itachi zrobi to samo na początku swojej następnej rundy, którą wygra. Czy Itachi teraz, w drugiej rundzie? Ta głowa Madary w tle wygląda tak fajnie. Zniszczona góra końca. Dolina końca. Jest tutaj też cała dolina końca, prawda? Chyba tak. Chciałbym powiedzieć, że Itachi teraz powinien zniszczyć Guy'a w tej swojej rundzie. Tak, teraz dokuczaj mu tak. Bez tracenia życia chciałem powiedzieć. Żeby szanse były wyrównane na ostatnią rundę, żeby było jeszcze ciekawiej. No dalej, dalej. Ciachu, ciachu, ciach! Brrr! Oh my godness! Co tutaj się odwala? To była teraz taka zabawa w tej rundzie pomiędzy finałową rundą. Okej, teraz prachodzi, gdyby być było. Godzina prawdy! Guy i Itachi. Kto wygra, kto przegra? Odłożę kontroler. Mam go cały czas w ręce, nie wiem dlaczego. Guy otwiera rundę swoim ultimate'em. Niesamowite! Łopierdzielix! Fajnie to wygląda, ale ile on razy już tą bramę otworzył? On powinien już dawno nie żyć. W anime za pierwszym razem i w mandze za pierwszym razem, kiedy tego użył, już nie mógł się ruszać. No dobra, chyba nie użyjesz teraz drugi raz. Mój Boże, Guy, wiem, że chcesz wygrać, ale spamować ultimate'ami? No nie, to jest półfinał. Itachi. Itachi, teraz ty spamuj swoimi ultimate'ami, albo się przemień. Użyj swojego Susanoo. Itachi. Itachi, musisz teraz... Nie. Itachi, możesz go zaatakować, co prawda. Możesz mu odebrać wiele życia, ale pokaż swoje Susanoo. Pokaż, co potrafisz. Susanoo, cholera jasna, Susanoo! No nie za bardzo. Jeszcze zatrzymuje swojego kombosa w połowie, żeby go kontynuować dalej. Może chciał użyć swojego kombosa, albo raczej przedłużyć go.
Masz jeszcze szansę na wygraną w końcu, jeżeli nie da się teraz w ogóle trafić, albo bardzo mało razy da się trafić. Mój Boże! Prawie mógł użyć swojego ultimate'a, albo że prawie mógł się przebudzić. Prawie mógł się przebudzić. Dalej, Itachi, chcę od ciebie widzieć, żebyś się przebudził. Gaj już tyle razy użył swojego nocnego Gaja. Nie, nie, nie. Dobra, dobrze zrobione, dobrze zatrzymane. Dobra, łata, Itachi, zatrzymałeś bardzo ładnie jego ultimate'a. Chcę zobaczyć Susano ze strony Itachiego, ale to by chyba oznaczało wtedy dla Gaja przegraną, a nie chcę tutaj żadnej partii obejmować. Ach, już nie ma żadnej szansy za bardzo. No, przebudzenie dla ani jednego z nich. Itachi wygrywa tą rundę. Gaj przegrywa. Gratulacje, Andrzej Moc. STG Animations for Rave. Dobrze walczyłeś, przeszłeś do półfinału. Dobra robota, dobra walka, dobra postać. Gratulacje, że tak daleko zaszedłeś. I gratulacje Itachi, że będziesz brał udział w półfinale. Jeżeli chodzi o Maito Gaja, to będzie grał jeszcze o trzecie miejsce z przegranym, ale raczej tym, który przegra następną walkę. Następna walka półfinału to Nagato, czyli Sopran TV przeciwko Fu, czyli Kono Ishii. To będzie też mocna walka, jestem taki podekscytowany teraz, to będzie tak pewnie tak samo jak wy. Zapraszam do następnej walki za chwilę.